Witam Was serdecznie. Zapraszam Was na kontynuację wcześniej poruszanych kwestii w kolejnym odcinku. Welcome back to probably the final last door. Remember. Witamy ponownie, prawdopodobnie w ostatnich drzwiach. In a voltaic cell, the anode at which oxidation occurs is the negative electrode. The cathode at which reduction occurs is the positive electrode. Pamiętaj, że w ogniwie voltaicznym anoda, na której zachodzi utlenianie, jest elektrodą ujemną. Katoda, na której zachodzi redukcja, jest elektrodą dodatnią. Electrons flow through the external circuit from anode to cathode. Elektrony przepływają przez obwód zewnętrzny od anody do katody. Let's take a look at this voltaic cell, and on the left you see the anode, and on the right you see the cathode. Spójrzmy na ogniwo voltaiczne. Po lewej stronie widzimy anodę, a po prawej katodę. These, of course, are the twin pillars. To są oczywiście bliźniacze filary. Boaz being the negative, the anode, and Joachim being the positive, the cathode. Boaz jest negatywnym filarem, anodą, a Joachim jest pozytywnym filarem, katodą. So remember, in this system, the zinc, the Ba, the negative, is losing matter. Pamiętajcie więc, że w tym systemie cynk, Ba, negatyw, traci materię. The positive, the Ka, the copper, is attracting matter. Natomiast pozytyw, Ka, miedź, przyciąga materię. Let's go back to the story of Sodom and Gomorrah. Wróćmy do historii o Sodomie i Gomorze. Let's analyze the words. You can... Przeanalizujmy słowa. You can drop the Ra of Gomorrah because the Ra has been put there out of religious purpose. Można zrezygnować z liter Ra w słowie Gomorra, ponieważ Ra zostało tam umieszczone w celach religijnych. That gives us Sodom and Gomorrah. To daje nam Sodomę i Gomorę, ale tutaj jak widzicie na zamrożonej klatce już bez Ra na końcu. So you can turn around the Mor and that gives you Sodom and Gorom. Można więc odwrócić Mor, co daje nam Sodom i Gorom. I think the Om means metal. Myślę, że Om oznacza metal.
That will become clearer later in the video. To stanie się jaśniejsze w dalszej części filmu. Now let's presume that Sodom is the Ba, Basot, zinc, and that Gorom is the Ka, the copper. Załóżmy teraz, że Sodom to Ba, cynk, a Gorom to Ka, miedź. So we know that the wife of Lot changed into a pillar of salt. That might be the corrosion of one pole. Wiemy więc, że żona Lota zamieniła się w słup soli. To może być korozja jednego pola. As you see, Sodom and Gomorrah were situated in the power field of the Solomon star. Jak widać, Sodoma i Gomora znajdowały się w polu mocy gwiazdy Salomona. Now let's presume that Sodom and Gomorrah were two towers. Załóżmy teraz, że Sodoma i Gomora były dwiema wieżami. One in copper and one in zinc. Jedna w miedzi, druga w cynku. Then something happened and the system was destroyed. Potem coś się stało i system został zniszczony. Now let's follow this assumption and go to another city, Babel, or should we say Babil om the Ba metal. Teraz podążajmy za tym założeniem i udajmy się do innego miasta, Babel, lub powinniśmy powiedzieć Babil om metal Ba. On the bottom of the star we had Rome, or should we say Or, om. Na dole gwiazdy mamy Rzym, lub powinniśmy powiedzieć Rom. But because R is the Ka, you have Ka Rom or Chrome. Ale ponieważ R to Ka, mamy Ka Rom, czyli Chrom. Now let's suggest that Rome and Babylon are part of a gigantic voltaic cell. Teraz zasugerujmy, że Rzym i Babilon są częścią gigantycznego ogniwa woltaicznego. That would make of Rome the Ka, the copper, the positive, and of Babylon the Ba, the negative. To uczyniłoby z Rzymu Ka, miedź, pozytyw, a z Babilonu Ba, negatyw. Remember that the Ba, the negative, is losing matter. Pamiętaj, że Ba, negatyw, traci materię. That would explain the collapse of the Tower of Babel. To by tłumaczyło upadek wieży Babel. Let's move up in history to the atomic age, the atom. Przenieśmy się w historii do epoki atomowej, atom. Let me show again the electric pattern that was created with the Solomon stars. Pozwólcie, że jeszcze raz pokażę elektryczny wzór, który został stworzony z gwiazd Salomona. I showed you in my previous video that New York is the center point of this energetic system. Pokazałem wam w moim poprzednim filmie, że Nowy Jork jest punktem centralnym tego systemu energetycznego. In the meantime, as you know, they have rebuilt the Twin Towers, but in another shape. W międzyczasie, jak wiecie, odbudowano bliźniacze wieże, ale w innym kształcie. Let's take a look at Ground Zero. Spójrzmy na Ground Zero. In the front you notice these copper roofed buildings. That would be the Ka. Copper. Z przodu widać te budynki z miedzianymi dachami. To jest Ka, miedź. The new twin towers would be the Ba. But remember, we are in the atomic age.
So let's take a look at the very interesting building. Nowe bliźniacze wieże to ba, ale pamiętajmy, że żyjemy w epoce atomowej, więc spójrzmy na bardzo interesujący budynek. Well, that looks like a very nice church, but that reminds me of some other nice churches I know. Cóż, wygląda to na bardzo ładny kościół, ale to przypomina mi kilka innych ładnych kościołów, które znam. This building is made of solid concrete. Strange for a church. Ten budynek jest zrobiony z solidnego betonu. Dziwne jak na kościół. The coming Christ. Nadchodzący Chrystus. That reminds me of a place in Belgium where we have four churches next to each other. Przypomina mi to miejsce w Belgii, gdzie mamy cztery kościoły obok siebie. And are these the twin towers? A czy to są bliźniacze wieże? But wait, it's getting more interesting when you look at a fuel assembly. Ale czekaj, robi się coraz ciekawiej, gdy popatrzysz na zespół paliwowy. You have a round one. You have a squared one. Macie okrągłe, macie kwadratowe. Are you getting it, people? Łapiecie to, ludzie? Yes, you got it. Macie to, tak? Let's take a look at the inside. Spójrzmy na wnętrze. So the inside of the building might have been loaded with uranium. Wnętrze budynku mogło być załadowane uranem. That explains why the building collapsed so easy. To wyjaśnia, dlaczego budynek zawalił się tak łatwo. Why the building fell into dust. Dlaczego budynek rozpadł się w pył. And the high levels of radiation. So here another variation of the fuel assembly. No i tutaj był też przecież wysoki poziom promieniowania. A tutaj mamy kolejny wariant zespołu paliwowego. Everybody knows, of course, the theories of ancient technology, the Roman fasces being an energetic system. Wszyscy oczywiście znają teorię starożytnej technologii. Rzymscy faszyści to system energetyczny. What is happening now? Co się dzieje teraz? I think they have reactivated the Solomon system. Myślę, że reaktywowali system Solomon. Remember, people, what happened? The Twin Towers collapsed and the conspiracy theories, the big awakening was happening to the entire planet. Pamiętajcie, ludzie, co się stało. Zawaliły się bliźniacze wieże, a teorie spiskowe, wielkie przebudzenie, dotyczyło całej planety. People are asking questions. Ludzie zadają pytania. Why was that? That was because this energetic system was out of order for a number of years. A dlaczego tak się stało? To dlatego, że ten system energetyczny był niesprawny przez wiele lat. What will happen? Co się stanie? Now the system has been reactivated. Teraz system został reaktywowany. Well, let's look at history, at the Bible. No cóż, spójrzmy na historię, na Biblię. I think we will see some biblical events happening, like the 10 plagues of Egypt, because this energetic system is drawing energy out of our crater. Myślę, że będziemy świadkami pewnych biblijnych wydarzeń, jak 10 plag egipskich, ponieważ ten system energetyczny pobiera energię z naszego krateru, tak? Poza nasz krater. And it's already starting. I to już się zaczyna. Somebody sent me this link.
Look at it. Ktoś podesłał mi ten link. Spójrz na niego. Let's take a look at the position of Chernobyl. Spójrzmy na położenie Czarnobyla. So let's take the Solomon Star and rotate it. But look at the inside. So yeah. Weźmy więc gwiazdę Salomona i obróćmy ją, ale spójrzmy do środka. Mamy więc Tripoli, Rome and Kiev. Mamy więc Tripolis, Rzym i Kijów. What's above Kiev? That's Chernobyl. Co jest nad Kijowem? To Czarnobyl. So remember the story of Sodom and Gomorrah, the sudden destruction. Przypomnijmy sobie historię o Sodomie i Gomorze, o nagłym zniszczeniu. My assumption would be that the force field of the Solomon Star destroyed Chernobyl and is now responsible for this sudden peak. Zakładam, że pole siłowe gwiazdy Salomona zniszczyło Czarnobyl i jest teraz odpowiedzialne za ten nagły szczyt. Let's rotate this Solomon Star in the other direction and that brings us to Somalia. Obróćmy tę gwiazdę Salomona w drugą stronę, a to prowadzi nas do Somalii. Look at this article. Would this coronavirus have something to do with it? Spójrzmy na ten artykuł. Czy ten koronawirus ma z tym coś wspólnego? That of course is all very bad news, but I have some good news too. To oczywiście bardzo złe wieści, ale mam też dobre. To understand the good news, we have to go back in time. Aby zrozumieć dobre wieści, musimy cofnąć się w czasie. I'll give you a personal interpretation of historical events. Przedstawię wam osobistą interpretację wydarzeń historycznych. The parasites created an energetic system to feed their entity, located in Jerusalem. Pasożyty stworzyły system energetyczny, aby zasilić swój byt znajdujący się w Jerozolimie. The Babylonian king Nebuchadnezzar understood the danger. Król babiloński Nabuchodonozor zrozumiał niebezpieczeństwo. He conquered Jerusalem and destroyed the Temple of Solomon. Podbił Jerozolimę i zniszczył świątynię Salomona. Unfortunately, he made two mistakes. Niestety popełnił dwa błędy. One, he put the Israelites in exile. Secondly, he forgot to destroy the box of Pandora, the Ark of the Covenant. Po pierwsze skazał Izraelitów na wygnanie, a po drugie zapomniał zniszczyć puszkę Pandory, Arkę Przymierza. 25 years later, after the death of Nebuchadnezzar II, the Babylonians were conquered by the Persians, by Cyrus the Great. 25 lat później, po śmierci Nabuchodonozora II, Babilończycy zostali podbici przez Persów, przez Dariusza Wielkiego. Unfortunately, a very weak leader. Niestety bardzo słabego przywódcę. He agreed that the poor parasites could rebuild their temple, not understanding the dangers. Zgodził się, by biedne pasożyty mogły odbudować swoją świątynię, nie rozumiejąc niebezpieczeństw. Now, of course, we have this very strong leader, drainer of the swamp. Teraz oczywiście mamy tego bardzo silnego przywódcę, Drenora Bagen. Now lately the parasites have been declaring that Trump is a real hero. Ostatnio pasożyty ogłosiły, że Trump jest prawdziwym bohaterem. They compare him with Cyrus the Great. Porównali go do Dariusza Wielkiego. No, ten film był nakręcany 9 kwietnia 2020 roku, dlatego to są jakby no adekwatne do ówczesnych wydarzeń. Why is that? Dlaczego tak jest? That is because Trump has been moving the embassy from Tel Aviv
to Jerusalem. Sure. A to dlatego, że Trump przenosi ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. To jasne. Everybody thinks that the Temple of Solomon must be rebuilt in Jerusalem. Wszyscy myślą, że świątynia Salomona musi być odbudowana w Jerozolimie. Well, they are wrong. Cóż, są w błędzie. So who could be a better president? Więc kto mógłby być lepszym prezydentem? A New Yorker with a lot of financial influence. Nowojorczyk z dużymi wpływami finansowymi? So I think this is the new Temple of Solomon. Więc myślę, że to jest nowa świątynia Salomona. This temple is holding the Ark of the Covenant. W tej świątyni znajduje się Arka Przymierza. So what would be in the Ark of the Covenant? Więc co byłoby w Arce Przymierza? Well, you would surely find this Benben stone. Cóż, na pewno znalazłbyś ten kamień Benben. This is Ra, the supercomputer crystal, also called Yahweh. To jest Ra, kryształ superkomputera, zwany też Jahwe. But Yahweh is very hungry. Ale Jahwe jest bardzo głodny. He constantly needs energy. Nieustannie potrzebuje energii. Yahweh has already consumed half of our crater. And when the rest of our crater will be consumed? Jahwe zużył już połowę naszego krateru. A kiedy zużyje resztę naszego krateru? Well, there's another crater waiting. Mars is ready. No cóż, kolejny krater czeka. Mars jest gotowy. See it as an energy eating parasite. So, spójrz na to jak na pasożyta żywiącego się energią. So you have the crystal, under that you have the hive mind Ashkenazi worker bees. And tak więc masz kryształ, pod nim masz pasożyty Ashkenazi o umyśle rejowym, robotnice, nie pasożyty, tylko pszczoły, przepraszam. Pszczoły Ashkenazi o umyśle rejowym, robotnice. They are definitely not human. I oni zdecydowanie nie są ludźmi. And they are carrying the box of Pandora all over our planet, from crater to crater. I oni niosą pudełko Pandory na całej naszej planecie, od krateru do krateru. Playing the poor refugees on the run for the flood. Grając biednych uchodźców uciekających przed potopem. Oh. So the worker bees make sure that Yahweh has constant food. Pszczoły robotnice dbają więc o to, aby Jahwe miał nieustanne pożywienie. With that food, the parasite can create its counter-rotating pyramidal field, bringing the world in a constant hypnosis. Dzięki temu pożywienie pasożyta może tworzyć swoje przeciwbieżne pole piramidalne, wprowadzając świat w nieustanną hipnozę. So what is the good news then, I hear you say? Jakie są więc dobre wieści? Słyszę, że pytasz. Well, at least now we know where the parasite is hiding. No cóż, przynajmniej teraz wiemy, gdzie ukrywa się pasożyt. So there are three solutions now. Więc teraz są trzy rozwiązania. One, eradicate the worker bees. Po pierwsze, zlikwidować pszczoły robotnice. Two, cut off the power supply. Dwa, odciąć zasilanie. And ultimately we have to destroy this crystal. A w ostatecznym rozrachunku musimy zniszczyć ten kryształ. We cannot let it escape so it can destroy other life forms. Nie możemy pozwolić mu uciec, aby mógł zniszczyć inne formy życia.
Zagrajmy w małą grę słowną. So you have the plateau of Giza in honor of Ra. Więc masz płaskowyż Giza na cześć Ra. Now let's switch the letters I and A, and that gives you Gazi Ra. Teraz zamieńmy litery I i A, co da ci Gazi Ra. Let's put the Z and the Ra together. Połączmy Z i Ra razem, to daje ci Gazira. That gives you Gazira or Ground Zira. Albo Ground Zira. Let's take a look at Gazira at the most important pyramid, the Pyramid of Menkaure. Przyjrzyjmy się Gazira w najważniejszej piramidzie, w piramidzie Menkaure. Poproszę Was o pomoc w tłumaczeniu w komentarzach, bo nie udało mi się tego zrobić. So, let's go to the real Ground Zero. Tak więc udajmy się do prawdziwego Ground Zero. Let's take the map of Gazira and compare it with Ground Zero. Weźmy mapę Gazira i porównajmy ją z Ground Zero. 1, 2, 3 and the Sphinx. Raz, dwa, trzy i Sphinx. Let's put the two maps on each other and compare. Połóżmy te dwie mapy na sobie i porównajmy. Highlight the triangles and put it on top of the Ground Zero map. Podświetlmy trójkąty i połóżmy je na mapie Ground Zero. Now you will see that the top pyramid has a deviation to the right and the lowest pyramid a deviation to the left. Teraz zobaczysz, że górna piramida ma odchylenie w prawo, a najniższa piramida ma odchylenie w lewo. So that gives you two different angles. Więc to daje ci dwa różne kąty. Why is that? Dlaczego tak jest? Well, I think there's an alignment here. Cóż, myślę, że mamy tutaj do czynienia z wyrównaniem. For people who know my work, you know you have to flip horizontally the Americas and put it under Eurasia. Ludzie, którzy znają moją pracę, wiedzą, że trzeba odwrócić poziomo obie Ameryki i umieścić je pod Eurazją. That gives you the alignment. To daje wyrównanie. Okay, let's move along and take a look at the Great Sphinx. Okej, ruszajmy dalej i spójrzmy na Wielkiego Sfinksa. In Ground Zero it is called Oculus. W Ground Zero nazywa się Oculus. Oculus means eye in Latin. Oculus po łacinie oznacza oko. Is it an eye? Apparently. Czy to jest oko? Najwyraźniej. But let's take a look at the Sphinx. Ale spójrzmy na Sfinksa. Usually people think that the Sphinx is a lion. Zwykle ludzie myślą, że Sphinx to lew. But now I'm 100% certain that the Sphinx is the dog Anubis. Ale teraz jestem na 100% pewien, że Sphinx to pies Anubis. So Oculus stands for Anubis. Więc Oculus oznacza Anubisa. Let's take a look at the head of Anubis. Przyjrzyjmy się głowie Anubisa. Cut it in half. Przetnijmy ją na pół. The inside. Wnętrze. I can see the silhouette of the Anubis dog. I don't know about you. Widzę tutaj sylwetkę psa Anubisa. Nie wiem jak ty. Another coincidence. The World Trade Center is a terminal in the Path Railway System. Kolejny zbieg okoliczności to World Trade Center jest terminalem w systemie kolejowym PATH. Or should we say PTAH? Albo raczej powinniśmy powiedzieć PTAH. Take a look at the two pyramids, the North Pole and the South Pole. Spójrzcie na dwie piramidy. Basen północny i basen południowy. What a joke. Parasite humor. Co za żart, humor pasożytów.
at the memorial in honor of the dead. Oh, my heart is breaking. Na pomniku ku czci śmierci. O, serce mi pęka. In the middle of the water you have the capstones. Na środku wody mamy capstones. Poproszę was też tutaj o pomoc w tłumaczeniu w komentarzach, bo też mi się tego akurat nie udało. Or do we have to imagine a pyramid like this? Czy musimy sobie raczej wyobrazić piramidę taką jak tutaj? That reminded me of some tricks to create a hologram. Przypomniało mi to pewne sztuczki, jak stworzyć hologram. Is there an agenda playing here? Czy jest tutaj rozgrywana jakaś agenda? That reminds me of the spiral of Norway. To przypomina mi spirale z Norwegii. Let's take a look again at the strangeness of this phenomenon. Przyjrzyjmy się jeszcze raz dziwaczności tego zjawiska. No, 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 no. It was a missile. Sure. World War II. Nie, 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 nie. To był pocisk rakietowy, jasne. Druga wojna światowa. At that moment I started to look at ways to make a hologram. W tym momencie zacząłem szukać sposobów na zrobienie hologramu. This particular video drew my attention because of the two lights, the blue and the red. Ten konkretny film przyciągnął moją uwagę ze względu na dwa światła, niebieskie i czerwone. And here you have the hologram. I oto macie hologram. But the absolute mind blower was this one. Ale absolutną rewelacją było to. He opened a new gate. Take a look at it. To otworzyło nowe wrota. Spójrzcie na to. And now it comes. Wow. Same story with the red light. No, po prostu efekt wow, nie? Ta sama historia z czerwonym światłem. Now let's do it with two lasers. Teraz no, z dwoma laserami. Wow. This is absolutely mind-blowing. To jest po prostu absolutnie zdumiewające. That of course reminded me of the moon and the sun being reflections of Earth. To oczywiście przypomniało mi, że księżyc i słońce są odbiciami Ziemi. So at that point I thought, what could be the laser here on planet Earth? Więc w tym momencie pomyślałem, co może być laserem tutaj na planecie Ziemia? Seemed like obvious. Wydawało się to oczywiste. So I started looking if someone had this idea before. No więc no zacząłem szukać, czy ktoś już wcześniej wpadł na taki pomysł. No i tak. And yes. So in that case you would have a moon pyramid and a sun pyramid. Więc w takim przypadku mielibyśmy piramidę księżycową i piramidę słoneczną. It's not quite clear in at the Gizeh plateau which one is which, but you have two pyramids in Teotihuacan. Na płaskowyżu w Gizie nie jest to całkiem jasne, która z nich jest która, ale w Teotihuacan masz dwie piramidy. One is called the Sun Pyramid and the other one the Moon Pyramid. Jedna z nich nazywana jest piramidą Słońca, a druga piramidą Księżyca. So we have three systems now. Tak więc mamy teraz trzy systemy. You have the system of Giza, Teotihuacan and Ground Zero. Mamy system Gizy, Teotihuacan i Ground Zero.
So you have the two main pyramids, but then you have a third pyramid or building, which in my view is the control center. Tak więc mamy dwie główne piramidy, ale potem mamy trzecią piramidę lub budynek, który moim zdaniem jest centrum kontroli. What do I mean with control center? Well... Co mam na myśli mówiąc o centrum kontroli? Cóż, spójrzmy na zegar kwarcowy. Let's take a look at a quartz clock. A quartz clock is a clock that uses an electronic oscillator that is regulated by a quartz crystal to keep time. Zegar kwarcowy to zegar wykorzystujący elektroniczny oscylator, który jest regulowany przez kryształ kwarcu, aby utrzymać czas. So I think these three buildings are the oscillators that are controlled by the quartz, in our case the Benben stone. Więc myślę, że te trzy budynki są oscylatorami, które są kontrolowane przez kwarc, w naszym przypadku kamień Benben. The second thing I noticed on these images, firstly you need a laser, but secondly you need a second layer which is holding the information. Drugą rzeczą, którą zauważyłem na tych obrazach, jest to, że po pierwsze potrzebny jest laser, a po drugie potrzebna jest druga warstwa, warstwa, która przechowuje informacje. Well, big problem. No cóż, duży problem. I thought there goes my theory. But as usual, all pieces were falling at its place. No myślałem, że to już koniec mojej historii, ale jak zwykle wszystkie kawałki spadały na swoje miejsce. Remember in my previous videos I told you about how they were creating a force field with the Solomon stars and they were creating a ring of water. Pamiętacie, jak w moich poprzednich filmach opowiadałem wam o tym, jak tworzyli pole siłowe z gwiazd Salomona i tworzyli pierścień wody. Then it flashed through my head. They are making this water to create the dome. The flat earth dome. Wtedy przeleciało mi przez głowę: oni tworzą tę wodę, aby stworzyć kopułę, kopułę płaskiej ziemi. So they were right after all, but partially. Tak więc mimo wszystko mieli rację, ale częściowo. Remember, you had two force fields that were counter-rotating. Pamiętaj, że musiałeś mieć dwa pola, które były przeciwbieżne. So let's take the Herford map and put on the first dome, the second dome, two domes together. How would they react? Więc weźmy mapę Herford i umieśćmy na niej pierwszą kopułę, drugą kopułę, dwie kopuły razem, a jakby zareagowały? As you have two counter-rotating domes, it would give you the result of a donut and a dome. Counter-rotating. Ponieważ masz dwie przeciwnie obracające się kopuły, dawałoby to wynik pączka, czyli donata, i kopuły przeciwnie obracających się. Let's take it a step further. Przejdźmy o krok dalej. Put the moon on its side and put a donut on top of it. Połóżmy księżyc na jego boku i połóżmy na nim pączek. Now the donut will perceive the light of half a ball. Teraz donut będzie miał światło równe połowie kuli. But how do you get this light in the firmament? Ale jak uzyskać to światło na firmamencie? Let's take a look again at the images of the laser. Przyjrzyjmy się jeszcze raz obrazom lasera. There you see that the dome is moving. Widać, że kopuła się porusza. Remember, this Solomon force field is rotating. Pamiętajcie, że te pole siłowe Solomon się obraca. So the tube is rotating. Everybody, of course, knows this child game. Tak samo obraca się tuba.
Wszyscy oczywiście znają tą dziecinną grę, dziecięcą. Well, you put it on top of the tube. No cóż, kładziemy ją na tubie i obracamy. And you rotate it. Put a laser under it and project it on the firmament. Podkładasz pod to laser i rzutujesz na firmament. I voilà! There you have it! The holographic universe. I voilà! I oto mamy holograficzny wszechświat. The way I see it, so you have the system responsible for Eurasia and Africa, the pyramids of Giza, and you have the Teotihuacan system responsible for the Americas. Ja widzę to tak, że mamy system odpowiedzialny za Eurazję i Afrykę, piramidy w Gizie, i mamy system Teotihuacan odpowiedzialny za obie Ameryki. Good question would be, if there is no dome, what kind of light would we have? Dobrym pytaniem byłoby, jeśli nie ma kopuły, jaki rodzaj światła byśmy mieli? Remember, in 1259, half of our crater flash froze. Pamiętajmy, że w 1259 roku połowa naszego krateru zamarzła. It took the parasites 300 years to re-establish the Ur-Solomon system. Pasożyty potrzebowały 300 lat, aby przywrócić system Ur-Solomon. This period was referred to as the Dark Ages. Okres ten został nazwany ciemnymi wiekami. Must we take this literally? Czy musimy to brać dosłownie? Was there a darkness caused by a temporary failure of the dome? Czy ciemność była spowodowana chwilową awarią kopuły? People sometimes say that the pyramids are a copy of the universe. Ludzie czasem mówią, że piramidy są kopią wszechświata. I would turn that around. I would say the universe is a copy of the pyramids. Ja bym to odwrócił i powiedziałbym, że wszechświat jest kopią piramid. The way I understand it is when the parasites arrived in our crater, they constructed with technological means their own solar system. Sposób, w jaki ja to rozumiem, jest taki, że kiedy pasożyty przybyły do naszego krateru, zbudowały za pomocą środków technologicznych swój własny system słoneczny. So they could survive in our world. Dzięki temu mogli przetrwać w naszym świecie. Now they are rebuilding Giza in New York. But why? Teraz odbudowują Gizę w Nowym Jorku, ale dlaczego? Is the old system failing? Czy stary system zawodzi? And what buildings would replace Teotihuacan? I jakie budynki zastąpiłyby Teotihuacan? Well, I have a few candidates. No cóż, mam kilku kandydatów. What do you think about Astana? Co myślisz o Astanie? Is that the reason they are building these Chinese ghost cities? A może to dlatego budują te chińskie miasta widma? Something else I found was the Egyptian creation myth. Znalazłem coś jeszcze, egipski mit o stworzeniu. You have the two red balls with the dots between. Masz te dwie czerwone kule z kropkami pomiędzy nimi. That is the power field of the Solomon star. To jest pole siłowe gwiazdy Salomona. You have the circle of water creating the dome. Masz krąg wody tworzący kopułę.
But take a look at this form here at the top of this drawing. Ale spójrzcie na tę formę tutaj, na górze tego rysunku. It is called the akhet. To się nazywa akhet. But you also have an akhet, but without a ball. Ale masz też akhet bez kuli. You are not going to believe that. It is called jew. Nie uwierzycie, ale nazywa się to jew. So take a look at the side view of a crater. Spójrzcie więc na boczny widok krateru. The crater with the dome is the akhet. Krater z kopułą to akhet. The crater without the dome is the jew. A krater bez kopuły to jew. So people who were living in the crater before the dome was installed were called Jews. Tak więc ludzie, którzy mieszkali w kraterze przed zainstalowaniem kopuły, byli nazywani Żydami. So when they say Hitler was killing the Jews, they are right. He was killing the Jews. He was killing us, humanity. Tak więc, kiedy mówią, że Hitler zabijał Żydów, mają rację, zabijał Żydów, zabijał nas, ludzkość. We are all Jews. Wszyscy jesteśmy Żydami z tego punktu widzenia. The snake Apep. Wąż Apep. We are not looking for an animal, of course. We are looking for an energy form. Nie szukamy oczywiście zwierzęcia, szukamy formy energetycznej. In a previous video, the Eye of Ra, I showed you there are two energy forms in our crater. W poprzednim filmie Oko Ra pokazałem wam, że w naszym kraterze są dwie formy energetyczne. The parasitic one, the double pyramid system and the 124875 system. Pasożytnicza, system podwójnej piramidy i system 124875. Now let's put some of these systems on top of each other. And draw a line. Teraz nałóżmy te systemy jeden na drugim i narysujmy linię. That looks familiar. Take a look at another phenomenon, the analemma. Wygląda podobnie, prawda? Spójrzmy na inne zjawisko. Analemma. Ponieważ księżyc jest odbiciem Ziemi, spójrz na ruch księżyca. But to see the exact movement of the moon, I did some motion tracking. Aby jednak zobaczyć dokładny ruch księżyca, zastosowałem metodę śledzenia ruchu.
you can clearly see the same eight form. Now let's do it. Możesz wyraźnie zobaczyć tutaj tę samą formę ósemki. Teraz zróbmy eksperyment. An experiment. Put a laser on a right rotating ball and let it make the exact movement as the moon. Umieść laser na prawej obracającej się kuli i pozwól jej wykonać dokładnie taki sam ruch jak księżyc. What line would it be drawing in the firmament? Jaką linię narysowałby na firmamencie? That looks like the exact form of APEP. Tak wygląda jak dokładna forma APEP. The sun was Ra's great barge, which sailed through the sky from dawn to dusk, and then descended into the underworld. Słońce było dla nas zieloną barką, która płynęła po niebie od świtu do zmierzchu, a potem schodziła do podziemi. As it navigated through the darkness of night, it was attacked by APEP, who sought to kill Ra and prevent sunrise. Podczas nawigacji przez ciemność nocy został zaatakowany przez APEP, który chciał zabić Ra i zapobiec wschodowi słońca. To prevent this, Ra had six curses. Aby temu zapobiec, Ra ma sześć klątw. Spitting upon APEP. Plując na APEP. Defiling APEP with the left foot. Kalając APEP lewą stopą. Taking a knife to smite APEP. Biorąc nóż, by uderzyć APEP. And putting a fire on APEP. I podkładając ogień pod APEP. Well, they really must be scared of APEP. No cóż, oni naprawdę muszą się bać APEP. Here we see the sun god Ra in the form of a great cat slaying the snake APEP. Tutaj widzimy boga słońca Ra w postaci wielkiego kota zabijającego węża APEP. Let's take a look at our crater and the organic energy. Spójrzmy na nasz krater i energię organiczną. You have the tree of life created by the APEP energy. Mamy tu drzewo życia stworzone przez energię APEP. On top of this energy was put the parasitic energy. Na wierzchu tej energii została umieszczona energia pasożytnicza. Ra is spilling the blood of APEP. Ra rozlewa krew APEP. Osiris, ruler of the underworld, defending himself against APEP with the crook and flail. Ozyrys, władca podziemi, broniący się przed APEPem za pomocą sierpu i bicza. Here you have the crook, but what is the flail? Mamy tu sierp, ale czym jest bijak? To understand this, we have to go to the story of Adam and Eve. Aby to zrozumieć, musimy sięgnąć do historii Adama i Ewy. You have the tree, the torus. Masz drzewo, torus. You have the snake, the energy. Masz węża, czyli energię. But what about Adam and Eve? Ale co z Adamem i Ewą?
remember the story in the Bible. The Genesis is the story of the gene of Isis. Pamiętaj, że historia z Biblii, z Księgi Rodzaju, jest historią genu Izydy. It is the story of the parasite. To jest historia pasożyta. Atum makes a clone of himself, Adam. Atum stworzył klona samego siebie, Adama. Did Atum make a female mirror image of himself? Czy Atum stworzył żeńskie lustrzane odbicie samego siebie? It might be coincidence, but the mirroring of Atum is Mutter, Mutter, Mother. Może to zbieg okoliczności, ale lustrzanym odbiciem Atuma jest Muta, Mutr, Matka. Adam and Eve had three children, Set, Cain and Abel. Adam i Ewa mieli troje dzieci, Seta, Kaina i Abla. Let's take a closer look at the story of Cain and Abel. Przyjrzyjmy się bliżej historii Kaina i Abla. Remember in a previous video I explained the system of a galvanic cell. Pamiętasz, że w poprzednim filmie wyjaśniłem system ogniwa galwanicznego. Where the zinc anode is losing weight and the copper cathode is gaining matter. W którym cynk anoda zmniejsza masę, a miedź katoda zwiększa masę. Cain represents the cathode, the copper. Abel represents the anode, the zinc. Cain reprezentuje katodę, czyli miedź. Abel reprezentuje anodę, czyli cynk. The story of Cain and Abel is the story of an electrical process. Historia Kaina i Abla jest historią procesu elektrycznego. On one side you have the copper, the cathode, Cain, the crook, and on the other side you have the zinc, anode, Abel. Po jednej stronie masz miedź, katodę, Kaina, sierp, a po drugiej cynk, anodę, Abla. So how would you represent Abel then? Więc jak w takim razie przedstawisz Abla? Well, remember the Tower of Babel, the twin towers were in my view the negative pole of an electrical circuit. Pamiętajmy, że wieża Babel lub bliźniacze wieże były moim zdaniem ujemnym biegunem obwodu elektrycznego. It were the rods of the fascists. To były pręty faszystów. That makes of Abel the negative pole, the rod. To czyni z Abla biegun ujemny, pręt. So this instrument in my view is not a flail. Tak więc ten instrument nie jest moim zdaniem bijakiem. Let's take a look at Mithras. Spójrzmy na Mithrasa. Mithras and Osiris are the same person in my view. Mithras i Osiris to moim zdaniem ta sama osoba. The Cain and the rod, the positive, the negative. Cain i pręt, pozytywny i negatywny. With Mithras you see the sword and the torch. W przypadku Mithrasa widzisz miecz i pochodnie. So the torch are the rods. Pochodnia jest więc prętem. Another depiction of Mithras. And here again Mithras with the rods. Inne przedstawienie Mithrasa i tu znowu Mithras z prętami. So here is the story. Tak więc to jest ta historia. Mithras is putting one pole into the energetic center of the torus. Mithras umieszcza jeden biegun w energetycznym centrum torusa. Rods on the left, rods on the right, and this electrical system is creating the dome. Pręty po lewej, pręty po prawej i ten elektryczny system tworzy kopułę. This system also creates the reflection of the sun and the moon. System ten też tworzy również
odbicie Słońca i Księżyca. Here we see it again, but in this version Mithras is coming out of the egg. Tutaj widzimy to ponownie, ale w tej wersji Mithras wychodzi z jajka. Why the egg? Dlaczego z jajka? Well, an explanation could be you take the parasitic system. Cóż, wyjaśnienie może być takie. Bierzesz system pasożytniczy. It creates a dome. This dome reflects the form of the earth into the firmament. Tworzy on kopułę. Kopuła ta odbija formę ziemi na firmamencie. Maybe the organic system is also creating a dome, but a different one. Być może system organiczny również tworzy kopułę, ale inną. So maybe in the APEP system you would perceive the reflection of earth as an egg. Tak więc być może w systemie APEP postrzegalibyście odbicie ziemi jako jajko. The serpent and the cosmic egg. Węża, czyli tą serpentynę, tak, i kosmicznego jaja. Let's take a look at the Hadron Collider. Przyjrzyjmy się zderzaczowi hadronów. Or should we say the Hydra Collider? A może raczej zderzaczowi Hydry, tak? Czyli Hydra Collider. The Hydra was a mythical snake decapitated by Heracles. Hydra była mitycznym wężem straconym przez Heraklesa. Hercules, Conan the Barbarian. Herkulesa, Konana Barbarzyńcę. Egypt we see depictions of how they are tapping into APEP. W Egipcie widzimy obrazy, jak wykorzystują APEP. How are they doing it now? Jak oni to teraz robią? Let's put the map of CERN on top of our crater. Połóżmy mapę CERN na naszym kraterze. Take a look at the six when you compare our brain with the form of the crater, it points straight at our pineal gland. Spójrzmy na szóstkę. Kiedy porównamy nasz mózg z kształtem krateru, wskazuje on prosto na naszą szyszynkę. That is no coincidence. To nie jest przypadek. So the parasites are tapping into the energy of the APEP. Tak więc pasożyty wykorzystują energię węża APEP. Snake. So what is happening now in the times of confusion? Więc co się dzieje teraz w czasach dezorientacji? Is this figure turning left or is it turning right? Czy ta figura skręca w lewo czy w prawo? Well, both are possible. Depends on how you are using your brain. Cóż, obydwie są możliwe. Zależy od tego, jak używasz swojego mózgu. I have seen it go in both ways. Ja widziałem to w obie strony. The left turning brain is saying to the right turning brain, oh, you are conspiracy theorists. And the right turning brain is saying to the left turning brain, you are all sheeple. Lewy obracający się mózg mówi do prawego obracającego się mózgu: o, wy jesteście teoretykami spiskowymi. A prawy obracający się mózg mówi do lewego obracającego się mózgu: wy wszyscy jesteście owcami. So they must be both right. Więc obaj muszą mieć rację. Well, if you compare our brain with our crater, remember our crater was flooded in 1259. That means half of the crater is frozen.
Cóż, jeśli porównasz nasz mózg z naszym kraterem, pamiętaj, że nasz krater został zalany w 1259 roku. To znaczy, że połowa krateru jest zamarznięta. That means our APEP brain is in complete disorder. To znaczy, że nasz mózg APEP jest w kompletnym bezwładzie. Amazing theological, musical and poetic ways. Jeden z najbardziej zdumiewających teologicznych, muzycznych i poetyckich sposobów, w jaki unikalny. The unique. Take a look again at the parasitic energy. Spójrzmy jeszcze raz na pasożytniczą energię. The two snakes. Dwa węże. Red snake. Blue snake, red pyramid, blue pyramid. Czerwony wąż, niebieski wąż. Czerwona piramida, niebieska piramida. And on top, the wings of the parasite. Naga and Nagini. A na górze skrzydła pasożyta, Naga i Nagini. The red snake tongue with the blue background. Język czerwonego węża na niebieskim tle. Two pyramids and two snakes. Dwie piramidy i dwa węże. So when you have enlightenment in this system, the Kundalini experience, you will always encounter winged beings, aliens, gods, angels, elves, outer body experiences. Chakra activation, moving up to the fifth dimension, whatever that may be. Tak więc, kiedy doznasz oświecenia w tym systemie, doświadczenia kundalini, zawsze spotkasz skrzydlate istoty, kosmitów, bogów, aniołów, elfy, doświadczenia z ciałem zewnętrznym, aktywację czakr, przejście do piątego wymiaru, cokolwiek to może być. All these events are happening in the counter-rotating pyramid system. Wszystkie te wydarzenia mają miejsce w systemie przeciwbieżnej piramidy. The parasitic bubble. Pasożytnicze ścierwo, tak mi to przetłumaczyło, ale może mnie poprawicie. Compare that with the tree APEP energy. Porównanie z drzewem energii APEP. And that gives you a sense of superiority in your enlightenment and so on. But there is a different form of, I won't go into it because you all are eager. I am not touching it. I to daje ci poczucie wyższości w oświeceniu i tak dalej. Ale jest jeszcze inna forma. Nie będę się w to zagłębiał, bo wszyscy jesteście chętni, której nie poruszam. That can only happen when the self is not. To może się zdarzyć tylko wtedy, gdy nie ma jaźni. Then there is a totally different kind of energy. Wtedy jest zupełnie inny rodzaj energii. To keep the mind fresh, young, alive. Aby utrzymać umysł świeży, młody, żywy. And that can only come when there is absolutely no sense of the self. A to może się zdarzyć tylko wtedy, gdy nie ma absolutnie żadnego poczucia ja, prawda? Right? Obvious reason. Oczywisty powód. Because the self, the me, the center is in constant conflict.
right? Ponieważ jaźń, czyli centrum, jest w ciągłym konflikcie, prawda? Wanting, not wanting, creating dualities, opposing desires, this constant struggle that's going on. Chcąc jakąś rzecz, nie chcąc, tworząc dualności, przeciwstawne pragnienia, to ciągła walka, która się toczy. As long as that struggle is going on, there is a wastage of energy. Obviously. Tak długo jak ta walka trwa, jest to marnowanie twojej energii. Oczywiste. When that struggle is not, there is totally different kind of energy taking place. Kiedy nie ma tej walki, pojawia się zupełnie inny rodzaj energii. Yes. We have the movements in the movements we can feel energy going through the body. Mamy ruch. W ruchach możemy poczuć energię przechodzącą przez ciało. According to the arms and legs gestures in the form. Zgodnie z gestami rąk i nóg w formie. There are other times when the left hand actually mirrors the right hand. And so you do exactly the opposite just to create a sense of flow. Są też inne momenty, kiedy lewa ręka właściwie odzwierciedla prawą, więc robisz dokładnie odwrotnie, aby stworzyć poczucie przepływu. Other times when the left hand really does things that are additive. Po prostu po lewej stronie naprawdę robią, ręka lewa robi rzeczy, które są jakby uzupełniające prawą. Buddha is showing us the energetic center of our crater. Buddha pokazuje nam energetyczne centrum naszego krateru. But beware of the parasites. Ale uważajcie na pasożyty. Showing us the real energetic center, but at the same time introducing a new one. Pokazuje nam prawdziwe energetyczne centrum, ale w tym samym czasie wprowadza nowe. Another parasitic attempt, but with the wrong energetic center. Kolejna pasożytnicza próba, ale z niewłaściwym centrum energetycznym. The pentagram that seems to be a shortcut. Pentagram, który wydaje się być skrótem. Inside the temple of Hathor in Dendera. On the right you see this image. Wewnątrz świątyni Hathor w Danderze, po prawej stronie widać ten obraz. Take a side view of our crater, Sulpicius. To widok naszego krateru z boku, Sulpiciusza. I think the bark is our crater. Myślę, że ta barka to nasz krater. Zoom in on the energetic center, the lotus. Zrób zbliżenie na energetyczne centrum, lotos. And on top of it, of course, the primordial snake, Apep. A na nim oczywiście pierwotnego węża Apep. This was the original electrical pattern.
To był oryginalny wzór energetyczny. Zoom out and go to the left through the parasitic overlay. Powiększ i przejdź na lewo przez pasożytniczą nakładkę. The two snake system. System dwóch węży, dwie kopuły, przeciwbieżnie obracające się. The two domes. Counter rotating. Zoom in on the ka figure and the ba figure, of course. Zbliżenie na figurę ka i na oczywiście na figurę ba. So you have the two figures, shu and gap. Mamy więc dwie figury, shu i gap. Shu is the ka and gap is the ba. Shu jest ba, ka, a gap jest ba. This is the Egyptian version of Cain and Abel. To jest egipska wersja Kaina i Abla. Shu is the ka holding up the firmament. Shu to ka trzymający w górze firmament. Here you see the double firmament. Tutaj widzisz podwójny firmament. Take a look again at the Egyptian creation myth to the Jew, the Akkad. Spójrzmy jeszcze raz na egipski mit o stworzeniu, na Jew i Akhet. In the Hathor temple you have another depiction of the Jew and the Akhet. W świątyni Hathor jest jeszcze jedno przedstawienie Jew i Akhet. The side view of our crater and on top you have Nut, the firmament. Widok z boku naszego krateru, a na górze masz Nut, firmament, gdzie Słońce i Księżyc są stworzone. Where the sun and the moon are created. Dzisiaj pokażę wam rozmieszczenie naszych kontynentów. It was one of the pieces of the puzzle that was missing. To był jeden z brakujących elementów układanki. Consequently, I will be able to show you how the sun is moving across the continents. W konsekwencji będę w stanie pokazać wam, jak Słońce przemieszcza się po kontynentach. The only thing I have, of course, is the map of the moon. Jedyną rzeczą, którą mam, oczywiście, jest mapa Księżyca.
I showed you already in a previous video how I took our crater Sulpicius Gallus N and I made in Photoshop a 3D model of it. Pokazałem wam już w poprzednim filmie, jak wziąłem nasz krater Sulpicius Gallus M i zrobiłem w Photoshopie jego model 3D. Half of the crater appeared to be an exact copy of the map of Antarctica. Połowa krateru okazała się być dokładną kopią mapy Antarktydy. But people were saying, oh, you are skewing and flipping horizontally. That's a fraud. Ale ludzie mówili, o, przekrzywiasz i odwracasz w poziomie. To jest oszustwo. Well, I have been working on my software skills in Blender, so now I can show you I am not skewing or flipping anything. Cóż, pracowałem nad moimi umiejętnościami programistycznymi i nad Blenderem, więc teraz mogę pokazać, że niczego nie przekrzywiam ani nie odwracam. So now we know half of the crater is Antarctica. But what about the other half? Więc teraz wiemy, że połowa krateru to Antarktyda. Ale co z drugą połową? Let's put in the continents like they have been presented to us. Włóżmy kontynenty tak, jak nam je przedstawiono. But the problem of course is now we are in a hollow earth and half of the crater is ice. Ale problem jest oczywiście taki, że teraz jesteśmy w pustej ziemi, a połowa krateru to lód. So let's take a look at the map that has been presented to us. Spójrzmy więc na mapę, która została nam przedstawiona. Okay, that's correct, you could say, but... Okay, można powiedzieć, że to jest poprawne, ale mamy tutaj dwa problemy. We have two problems. First, the hollow earth problem, and secondly, take a look at Antarctica. Po pierwsze, problem pustej ziemi, a po drugie, przyjrzyjcie się Antarktydzie. That is, of course, a wrong perspective. To jest oczywiście błędna perspektywa. But luckily we have a second clue. We have the map of Uncle Walt. Ale na szczęście mamy drugą wskazówkę. Mamy mapę wujka Walta. As I showed in a previous video, the map of the Disney World is an exact copy of our crater. Jak pokazałem wam w poprzednim filmie, mapa Disney World jest dokładną kopią naszego krateru. But where did Uncle Walt get this information? Ale skąd wujek Walt wziął tą informację? Well, Uncle Walt had made friends with a good Nazi, Werner von Braun. Wujek Walt zaprzyjaźnił się z dobrym nazistą, Wernerem von Braunem. As you know, the Nazis were the first to see our crater from out of space. Jak wiecie, naziści byli pierwszymi, którzy zobaczyli nasz krater z kosmosu. And they certainly would have been filming it all. I z pewnością filmowali to wszystko. Let's take the map of Uncle Walt and put the continents on it. Weźmy mapę wujka Walta i nanieśmy na nią kontynenty. Oh, you are skewing it and flipping it. Well, here is the proof. O, przekrzywiasz i odwracasz. No cóż, oto dowód. It's all about perspective, of course. Wszystko zależy od perspektywy, oczywiście. Let's play the same trick on the Disney World map. Odtwórzmy tę samą sztuczkę na mapie świata Disneya. And what you noticed, of course, is that the Americas are flipped vertically. Zauważyliście, że Ameryki są odwrócone w pionie.
take a look from the Antarctica perspective. Spójrzmy z perspektywy Antarktydy. And in the center, of course, of Antarctica, you have the magnetic center. W centrum Antarktydy znajduje się oczywiście centrum magnetyczne. In the Disney World map, it is the place where the statue of Walt Disney is situated. Na mapie świata Disneya jest to oczywiście, gdzie znajduje się pomnik Adolfa, to znaczy Walta Disneya. There is a striking resemblance between Adolf Hitler and Walt Disney. Istnieje uderzające podobieństwo między Adolfem Hitlerem a Waltem Disneyem. I find this all very interesting. Uważam, że to jest bardzo interesujące. That is all food for conspiracy nutcrackers, of course. To wszystko jest oczywiście pożywką dla spiskowych miłośników spisku. But let's return to the mother of all hoaxes, the discovery of the Americas. Ale wróćmy do matki wszystkich oszustw, czyli odkrycia Ameryk. When you see the Templar's cross, of course, you know what's happening. Kiedy widzisz krzyż Templariuszy, wiesz, co się będzie działo. So it's not discovering the Americas, it is repositioning the Americas. Więc to nie jest odkrycie Ameryk, ale to jest zmiana położenia Ameryk. Okay, that is all very nice. But how on earth could you fly around the world without noticing it? Dobra, to wszystko jest bardzo ładne. Ale jak można latać dookoła świata nie zauważając tego? Let me show it to you with a 3D view. Pozwólcie, że pokażę wam to w widoku 3D. So you take a plane in Brussels and fly around the world. Więc wsiadasz do samolotu w Brukseli i lecisz dookoła świata. So what have you been doing? You have been flying around the world in a Möbius ring. Co robiłeś w takim razie? Latałeś dookoła świata w pierścieniu Möbiusa. Może komuś się uda znaleźć lepsze wytłumaczenie? To podajcie w komentarzu. So this would be the real world map. Więc to jest prawdziwa mapa świata. And how do you fly around the world? Well, you turn the map. Very simple. A jak latasz dookoła świata? Cóż, obracasz mapę. Bardzo proste. Let's look for some additional evidence. Poszukajmy dodatkowych dowodów. Take the crater map, put in the continents and let's zoom in to prove I'm not skewing. Weźmy mapę krateru, włóżmy kontynenty i zróbmy zbliżenie, żeby udowodnić, że nie przekrzywiam. Take a look at the plateaus. Spójrz na płaskowyże. Put some water in it to make it more visible. Wlej trochę wody, żeby było lepiej widać. And there you see the highest point in the mountains, which exactly matches the position of Mount Everest. I tam zobaczysz najwyższy punkt w górach, który dokładnie odpowiada położeniu Mount Everest. Now, of course, you will say you have a problem, because if you flip vertically the Americas, you will have two North Poles and two South Poles. So teraz oczywiście powiecie, macie problem. Bo jeśli odwrócicie pionowo Ameryki, to będziecie mieli dwa bieguny północne i dwa południowe. Więc to jest niemożliwe. That's impossible. Well, I got some news for you.
we have two North Poles and we have two South Poles. Cóż, mam dla was nowinę. Mamy dwa bieguny północne i mamy dwa południowe. The magnetic and the geographic pole. Biegun magnetyczny i biegun geograficzny. What a strange coincidence. Co za dziwny zbieg okoliczności. But why is that? Well, ale dlaczego tak się dzieje? Cóż, wróćmy do teorii małej kuli. Let us return to the little ball theory. If we were on a little ball, you would have one North Pole and one South Pole. Gdybyśmy byli na małej kuli, mielibyśmy jeden biegun północny i jeden południowy. But because it is a fraud and you cannot sail from Alaska to Siberia, they have to create two North and two South Poles. Ale ponieważ jest to oszustwo i nie można przepłynąć z Alaski na Syberię, muszą stworzyć dwa bieguny północne i dwa południowe. And then they come up with something like this. I wtedy wymyślają coś takiego, jak widać. And all the great scientists, of course, they believe it. Yes, it's true. Yeah. We have two North Poles and two South Poles. What a joke. Tak, a wszyscy wielcy naukowcy oczywiście wierzą w to. Tak, to prawda, tak. Mamy dwa bieguny północne i dwa południowe. Co za żart. So let's return to my model and let's flip it again vertically. Więc wróćmy do mojego modelu i obróćmy go ponownie w pionie. But now you will say, hey, what about your North Pole and your South Pole? Ale teraz powiecie, hej, ale co z twoim biegunem północnym i południowym? Well, I think it's not about poles, it's about lines. You have a north line and a south line. Cóż, myślę, że nie chodzi o bieguny, ale o linie. Masz linię północną i linię południową. So for people who saw my previous video about the APEP energy, let's put the APEP energy on top of our crater and let's put it on top of the north and south lines. Tak więc dla ludzi, którzy widzieli mój poprzedni filmik o energii APEP, połóżmy energię APEP na szczycie naszego krateru i połóżmy ją na szczycie linii północnej i południowej. What is responsible for this movement? Co jest odpowiedzialne za ten ruch? Well, I think the 30,000 Hadron Colliders are bending the energy. Myślę, że zderzacz 30 tysięcy hadronów zakrzywia energię. Let's take the two lines and put some Solomon stars on top of it. Weźmy te dwie linie i połóżmy na nich kilka gwiazd Salomona. Let's take a look now at the world map of nuclear plants. Spójrzmy teraz na światową mapę elektrowni jądrowych. What a strange coincidence. Co za dziwny zbieg okoliczności. Most of the nuclear plants seem to be located in the center of the Solomon Star. Większość elektrowni atomowych wydaje się być zlokalizowana w centrum gwiazdy Salomona. Except if you turn it to the right, you end up in Japan. Ale jeśli obrócisz się w prawo, trafisz do Japonii. Maybe the Fukushima disaster had something to do with its location. Może katastrofa w Fukushimie miała coś wspólnego z tą lokalizacją? At this point I'm starting to have my doubts about the scientific explanation of splitting the atom. W tym momencie zaczynam mieć wątpliwości co do naukowego wyjaśnienia rozszczepienia atomu. The word atom itself, atom. Samo słowo atom, czyli atom. Or the word uranium, ur-ra-nium.
Om. Albo słowo uran, czyli ur-ra-om. I think they are using the old techniques. Myślę, że używają starych technik. Look like nuclear cloud. Wygląda jak chmura nuklearna. Like gray smoke coming toward the building. To jest jak szary dym, który zbliża się do budynku. Now that I know the position of the continents, I can start looking for the light, the sun. Teraz, gdy znam położenie kontynentów, mogę zacząć szukać światła, słońca. In a previous video, I showed you that we probably need two suns to create the time zones as we know them. W poprzednim filmie pokazałem wam, że prawdopodobnie potrzebujemy dwóch słońc, aby stworzyć strefy czasowe, jakie znamy. So now there are two possibilities. One big circle with two suns. Więc teraz mamy dwie możliwości. Jedna, duży okrąg z dwoma słońcami lub dwa małe okręgi z jednym słońcem. Or two small circles with one sun. But then I thought, well, the Solomon system, the Solomon star has two suns, two moons and two zeros, Solomon. Ale potem pomyślałem, cóż, system Solomon, Gwiazda Salomona ma dwa słońca, dwa księżyce, dwa zera. Solomon, tak? When I take this kind of Solomon star, it all seems to work perfectly. Kiedy wezmę taką gwiazdę Salomona, wszystko wydaje się działać idealnie. Let's try to animate this. Spróbujmy to animować. Put the continents in the crater and with another lighting. You can see that half the crater is Antarctica. Umieśćmy kontynenty w kraterze, a dzięki kolejnemu oświetleniu możesz zobaczyć, że połowa krateru to Antarktyda. Zoom in into the crater and let's insert the first sun. Zróbmy zbliżenie na krater i wstawmy pierwsze słońce. Coming in on the Americas. Going out on Greenland, entering Africa. Wkraczamy do Ameryk, wychodzimy na Grenlandię, wkraczamy do Afryki. But now you will need a second sun. Here it is. Ale teraz będziesz potrzebował drugiego słońca. Oto ono. Now you can make a full circle with the two suns. Teraz można zrobić pełne koło z dwoma słońcami. Putting out the overall light. Teraz gasząc te światło zewnętrzne jakby całkowite, żeby było widać tylko te słońca. Now you can see it more clearly. Teraz można zobaczyć to wyraźniej. But of course there are two Solomon overlays on the two continents. Ale oczywiście są dwie nakładki Salomona na dwóch kontynentach. So I think these two Solomon stars together are creating the domes and the movement of light in it. Myślę więc, że te dwie gwiazdy Salomona razem tworzą kopuły i ruch światła w nich. Wewnątrz nich. And together they create a sort of pattern, I think. I razem tworzą pewien wzór. Maybe Ezekiel's wheel? I don't know. Może koło Ezechiela? Nie wiem. Now let's take a look again at our crater. So this. Przyjrzyjmy się teraz jeszcze raz naszemu kraterowi. To jest rozmieszczenie naszych kontynentów.
This is the positioning of our continents. The main conclusion is that the Americas are flipped vertically. Główny wniosek jest taki, że Ameryki są odwrócone w pionie. Now you will probably ask yourself, why on earth would you do something like this? Flip a continent, put people on a little blue ball, why would you hide the bigger earth? Teraz pewnie zadasz sobie pytanie, po co u licha miałbyś robić coś takiego? Odwracać kontynenty, umieszczać ludzi na małej niebieskiej kuli, po co miałbyś ukrywać większą ziemię? Let's say you want to get rid of a group of wild monkeys. Powiedzmy, że chcesz się pozbyć grupy dzikich małp. You build a prison and you put them in there. Budujesz więzienie i umieszczasz je w nim. Then you select the most psychopathic monkeys to rule this prison. Potem wybierasz najbardziej psychopatyczne małpy, by rządziły tym więzieniem. You make him camp commanders. Robisz z nich komendantów obozu. These monkeys would sell their own mother for their own personal gain. Te małpy sprzedałyby własną matkę dla własnych korzyści. But still, these monkeys are causing a lot of problems. Ale wciąż te małpy powodują wiele problemów. So, they have this brilliant idea. Więc wpadli na genialny pomysł. You hypnotize the monkeys into believing they are living on a little blue ball, flying in space. Hipnotyzujesz małpy, by uwierzyły, że żyją na małej niebieskiej kuli lecącej w kosmosie. No reason to escape now. Teraz nie ma powodu do ucieczki. You tell them they can choose their own leaders. No reason to revolt now. Mówisz im, że mogą wybrać sobie przywódców. Nie ma teraz powodu do buntu. And once in a while, when the prisons are getting overcrowded, a war is organized, or a virus is released, or some terrorists are attacking the population. A raz na jakiś czas, kiedy więzienia stają się przepełnione, organizuje się wojnę, albo uwalnia się jakiś wirus, albo jacyś terroryści atakują ludność. All of this, of course, to keep people in fear and to prevent them from thinking. Wszystko to oczywiście po to, by trzymać ludzi w strachu i powstrzymać ich od myślenia. Thinking and realizing they are not on a little blue ball. Myślenia i uświadomienia sobie, że nie są na małej niebieskiej kuli. Jeśli uważasz, że to, co robię, ma jakąś wartość, bardzo Cię proszę, rozważ drobne wsparcie naszej działalności. Chciałem też tutaj podziękować wszystkim za dotychczasowe wsparcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.